to, że jest tak niska cena w Europie, w całej Europie, bo to nie jest tylko kwestia Polski czy krajów, które są frontowych, ale to, że jest tak niska cena zboża w całej Europie, jest również winą, jest winą również tych właśnie tego, że płynie zboże rosyjskie do Europy. Dzień dobry, witam Państwa w cotygodniowym przeglądzie złych wiadomości. To, co widzicie, to efekt mojej wizyty w Tarnowie. Tam robią takie rzeczy, za tydzień, dwa znikną te okulary i zobaczycie w pełnej klasie, co potrafią zrobić ludzie w Radomiu. Tymczasem przechodzimy naprawdę z złych wiadomości, bo to jak wyglądam nie jest żadną wiadomością. Uzbierało się w tym tygodniu parę rzeczy, które są bezpośrednio ze źródełek na Ukrainie oraz w naszym rządzie i one głównie zapełnią ten program. Zaczniemy od Ukrainy. W zeszłym tygodniu udało mi się spotkać z ludźmi, z Polakami mieszkającymi na Ukrainie, w Żytomierzu oraz w Kijowie i dowiedziałem się od nich wielu ciekawych rzeczy na temat optyki tego, co dzieje się z naszą wschodnią granicą, bezpośrednio optyki pochodzącej stamtąd od Polaków, czyli naszej optyki, aczkolwiek jak się dowiecie za chwilę, ta optyka, nie wiem, jedni stwierdzą, że jest skażona miejscowym sposobem myślenia, a inni, że jest trzeźwa, zresztą dlatego kto jak myśli w tej chwili, to ten programizmu w myśleniu nie zmieni, uzupełni jedynie wiedzę. Na Ukrainie dzieją się rzeczy, jakie się dzieją. To wszyscy wiemy, że tam jest, trwa konflikt zbrojny między dwoma plemionami. Tłuką się zawzięcie, popełniając z jednej i z drugiej strony mnóstwo okropieństw. Oczywiście okropieństwa jednej strony są przedstawiane jako okropieństwa, a drugie nie są przedstawiane w ogóle. W związku z tym wygląda to, że tylko jedna strona popełnia okropieństwa. Ale nie w tym rzecz. Otóż z informacji, które uzyskałem od ludzi, którzy tam mieszkają, przygotowana jest ofensywa. O tym wiem wszystkim z naszych mediów, że Ukraińcy przygotowują kontrofensywę wielką od września zeszłego roku, cały czas ogłaszając ją w mediach. Jest to dość dziwne, gdyż jak się chce kogoś kontrofensywować, to się wstrzymuje wszelkie informacje o kontrofensywie, ale zostawmy do spokoju. Kontrofensywa zdaniem ludzi mieszkających na Ukrainie ma zmienić Rosjan aż za Krym. W sensie Krym ma zostać odbity, wszystkie ziemie mają być odbite i wojna skończy się wtedy, kiedy odzyskają granice swoje sprzed wojny, czyli sprzed 2014 roku. Czy jest to realne? Zostawiam Wam do przemyślenia. Istotniejszy temat dla nas, dla Polaków, zbudujący temat, to tak zwani banderowcy. Banderowcy określali na miejscu, jak się zorientowałem, mianem nacjonalistów, nacjonalistyczni Ukraińcy, nie są ponoć już w tej chwili żadnym problemem, gdyż, uwaga, o ile przed wojną, czyli w sensie nie przed wojną, czyli przed 2014, tylko przed 2022 rokiem, kiedy rozpoczęła się druga część wojny między Ukrainą a Rosją, ukraińscy nacjonaliści bardzo źle traktowali pana Zelenskiego, prezydenta Ukrainy, twierdząc, że zbyt dużo ustępstw w stosunku do Rosji czyni, w związku z tym był bardzo nielubiany. To się ponad zmieniło z pierwszymi miesiącami wojny, kiedy to ukraińscy nacjonaliści, jak to nacjonaliści ukraińscy i każdego innego kraju, kiedy jest napadany, jadą na front hurtem. I z tego, co mówią Polacy mieszkający tam na miejscu, temat nacjonalistów zniknął. Albo się gdzieś pochowali ci, którzy przeżyli, albo generalnie nie ma ich, gdyż poszli na front i wszyscy zginęli w pierwszej fazie wojny. Tak mówią źródełka z Ukrainy, nasze polskie. Czy w nie wierzyć, czy nie, zostawmy to na dłuższą przestrzeń przemyśleń. Zobaczymy za kilka lat, w którym kierunku to pójdzie. W każdym razie Polacy, którzy tam mieszkają, mówią, że temat nacjonalistów ukraińskich zniknął. Powtarzam to jeszcze raz. I uwaga, jest coraz lepiej. Jest coraz lepiej, gdyż z materiału, który widziałem w trakcie spotkania, w imprezy polskie odbywają się hucznie, są dobrze zaopatrzone, bo dary z Polski płyną głównie do naszych Polaków, którzy tam później rozdzielają je dookoła po ukraińskich siołach, miasteczkach, miastach i innych miejscach skupień ludności już nie polskiej. Także Polacy są bardzo szanowani. To jest taka informacja, która pokrywa się z czymś, o czym mówiłem kilka lat temu, że gdyby dać wszystkim Polakom mieszkającym na Ukrainie, w Białorusi, karty Polaka, paszporty polskie, to nagle okazałoby się, że Polacy są uwielbiani tam, gdy są dostępem bezpośrednim do Zachodu, za jaki uważa się Polskę. No i tak się właśnie dzieje. Na imprezach Polski, które są hucznie, niezależnie od tego, czy trwa wojna, czy nie, jakimś dziwnym trafem z tego, co usłyszałem, to są być może historie takie, które brzmią bajkowo, ale myślę, że się mogą zdarzyć. Mimo tego, że są kłopoty z dostawami prądu systematyczne, nie wiadomo kiedy zgaśnie, to akurat w trakcie polskich imprez nie ma większego kłopotu z prądem i te kłopoty z prądem występują po ich zakończeniu. Taka historia. To po prostu tego, co słyszałem. W tych imprezach biorą udział, uwaga, ukraińscy, że
żołnierze, którzy przyjeżdżają, uczestniczą w nich, biorą udział w tym, co się dzieje na scenach, występują razem z Polakami, śpiewając polskie pieśni. Oczywiście Polacy przychodzący tam śpiewają też ukraińskie pieśni. Pewnie część z tych pieśni tutaj w Polsce, niektórzy twierdzą, że są banderowskie, ale no, taka jest Ukraina, mają swoją kulturę, mają tradycję, w związku z tym śpiewają pieśni ukraińskie, które u nas niektórzy mówią jako banderowskie, a tam są po prostu pieśniami ukraińskimi. Także sztaba między Polakami i Ukraińcami kwitnie w najlepsze, tam za granicą, na terenie Ukrainy. I to jest dobra wiadomość, tym bardziej, że jak się dowiedziałem, jeszcze parę lat temu nie było tak dobrze. No cofnijmy się o dobre parę lat temu, czyli 2001 rok, spis powszechny na Ukrainie. I to są informacje z okręgu żytomierskiego. Tam po tym, jak Ukraińcy przeprowadzili spis powszechny, okazało się, że mieszka tam jakieś 5 tysięcy Polaków. I to górką, bo tam 4 z groszami, no więc zaokrąglam do 5 tysięcy. 5 tysięcy i finał. Więcej Polaków tam nie ma. Kiedy tamtejszy Kościół katolicki polski przeprowadził identyczne badania, jeżeli chodzi o Polaków, katolików mieszkających na tym okręgu, w tej przestrzeni, wyszło, że jest nas tam ponad 500 000, w sensie niecałe 500 000, przepraszam, skłamałem, nie ponad, tylko niecałe 500 000, 480 tysięcy, więc to jest jak różnica dość spora między 5 000 a 500 000 w nieoficjalnymi, ale stworzonymi na bazie osób, które chodzą do kościoła, które się zgłaszają do parafii, które mówią po polsku, kultywują tradycje polskie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No więc Polacy byli sekowani przez cały czas niepodległej Ukrainy. Zmienia się to od kilku lat, a od czasu wybuchu wojny zmienia się to diametralnie. I to jest dobra informacja, zobaczymy, co stanie się tym po tym, jak się skończy wojna, w sensie jak Ukraińcy zgodnie z tym, co obiecują, odbiją Donbas oraz Krym. Ciekawostka, to może zainteresować wszystkich, myślę, to jest pan Zeleński, który wspomniał, że miał złą prasę przed wojną. W chwili wybuchu wojny prasa mu się podniosła, miał dobrą prasę po wybuchu wojny, gdyż został przecież obrońcą Ukrainy jako taki, w związku z tym nie mógł mieć złej prasy. Ale teraz dzieją się rzeczy wokół niego takie, które powodują, że miejscowa ludność, w sensie ukraińska oraz polska, ma spore wątpliwości, czy pan Zeleński wygra przyszłe wybory, które mają mieć miejsce w przyszłym roku, gdyż uwaga, nie jest tajemnicą na Ukrainie, że pan Zeleński popełnił wiele błędów związanych z wojną. U nas jest to tajemnica, bo każdy, kto by coś takiego powiedział w Polsce, jest ruskim agentem. Chyba skoczę po samowar. O, samowarze, powiedz mi, co tam się dzieje. A nie, to nie jest samowar, ale ladyna, w związku z tym go odkładam. Pan Zeleński ma na koncie wiele fuck-upów związanych z wojną, co się nie podoba ludziom na Ukrainie. To są sytuacje, kiedy wiadomo, może gdzieś Ruscy wylądują, nikt tam nie wysłał armii. Wiadomo, że Ruscy gdzieś tam wylądują, ukraińska armia nie wysłała nikogo, w związku z tym Ruscy bez jednego wystrzału zajmowali tereny. Z drugiej strony wysyłane były kompletnie bez sensu, tak twierdzą Ukraińcy, wojska tam, gdzie nie mieli żadnych szans na odbicie, przebicie, wyzwolenie czegokolwiek i ginęli masowo Ukraińcy. Straty są przeogromne. I to jest druga część informacji, bo z jednej strony są informacje tam z Ukrainy, bezpośrednio Polaków mieszkających na Ukrainie, a z drugiej strony zrobiłem sobie mały research wśród naszych polityków rządowych, którzy nieoficjalnie twierdzą, że cała ta kampania propagandowa związana z kontrofensywą jest jednym wielkim picem na wodę i nic z tego raczej nie będzie. Nie dlatego, że Ukraińcy nie mają sprzętu, gdyż ten sprzęt masowo do nich cały czas dociera. Mają ogrom amunicji, sprzętu, tyle, że brakuje im ludzi, gdyż Rosjanie po pierwszych klęskach, no trzeba odebrać chyba brak zajęcia Kijowa oraz zatrzymają się na linii, którą w sumie Rosjanie ustalili jeszcze przed wojną, czyli te wszystkie prorosyjskie rejony Ukrainy. Tam stanęli, w tej chwili wyczekują, w sensie czekają na Ukraińców, którzy przychodzą, żeby ewentualnie coś odbić, wbijają ich w pień. To są informacje naszych czynników rządowych. W związku z tym Ukrainie brakuje żołnierza, tym bardziej, że część duża ludzi, którzy mogliby walczyć w tej wojnie, po prostu wyjechała. 1/4 Ukrainy po prostu się spakowała i wyjechała za granicę, nie chcąc uczestniczyć w wojnie, co wcale chyba nie dziwi, mając na uwadze przedwojenne jeszcze sondaże z terenu Ukrainy. Gdyż, jak podawał profesor Kołodko kilka miesięcy temu w czasie festiwalu geopolityki, którego autorami byli ludzie z Układu Sił, polecam bardzo ten magazyn, jest przeciekawy, tam można znaleźć wiele ciekawych informacji, profesor Kołodko podawał dane sprzed wojny, sprzed tej drugiej wojny, w sensie sprzed 2022 roku, kiedy to większość Ukraińców była głęboko niechętna państwu ukraińskiemu, uważając swoje państwo za upadłe, korupcja była tak wysoka, że ludzie nie wierzyli urzędnikom,
urzędnikom, policjantom, nikomu generalnie i czekali tylko na możliwość ucieczki z kraju, ta możliwość nadarzyła się w chwili wybuchu wojny, z czego skorzystała 1/4 Ukrainy. Takie uzupełnienie informacji, dlaczego to Ukraińcy mogą mieć problem z kontrofensywą, gdyż po prostu nie mają ludzi, gdyż duża część z nich zginęła. Nieoficjalnie mówi się o 100 tysiącach zabitych Ukraińców w tej wojnie. Oficjalnie wiadomo, że może brać pod uwagę czynniki ukraińskie, gdyż te po prostu no, są dość zakłamane w jedną i drugą stronę i nikt poważnie nie bierze ich poważnie pod uwagę. To tyle, jeżeli chodzi o Ukrainę i kontrofensywę. Co z pana Zaleńskiego, istnieje duże prawdopodobieństwo, zdaniem Ukraińców i Polaków mieszkających na Ukrainie, że w najbliższych wyborach pan Zaleński przegra te wybory właśnie w związku z zarzutami o korupcję już w trakcie wojny, bo jego ludzie oskarżani są nieoficjalnie, co prawda wciąż, o sprzedaż sprzętu, który dostaje Ukraina z Zachodu, o wyprzedaż darów, które trafiają na Ukrainę, o to, że sprzęt oraz pomoc nie trafiają na front, tylko rozpływają gdzieś w Kijowie i okolicach. Te wszystkie zarzuty są dość głośno stawiane na Ukrainie. W Polsce o nich mało chyba można usłyszeć. W związku z tym przekazuję to, ryzykując znowu zostanę ruskim agentem. Ale jestem tylko przekaźnik informacji, które uzyskałem. W związku z tym mam głęboko w nosie, kto ma mieć za agenta, kto ma mieć normalnego człowieka. Ja robię swoją robotę, a co kto z tym zrobi, to jest jakaś prywatna sprawa. Nasze czynniki rządowe nieoficjalnie mówią też, że zmienia się optyka patrzenia na wojnę na Ukrainie. Zachód jest zmęczony, zresztą widać. Kilka dni temu pan Macron zablokował dostawy amunicji rakietowej na Ukrainę. Pan Macron kilka dni temu, będąc w Chinach, powiedział, że koniec sojuszu z USA, Europa musi rządzić się sama bez buta amerykańskiego. Jak wiadomo, ta wojna jest toczona głównie przez Amerykanów za pomocą Polski przeciw Niemcom. Po drodze są Rosjanie, ale generalnie jest to wojna niemiecko-amerykańska o dominację w Europie. Także ta dominacja amerykańska chwieje się, zdaniem pana Macrona. Zresztą pana Macrona zdanie chyba upadło już całkiem. Niemcy mówią podobnie. O tym, jak wygląda optyka niemiecko-francuska tej wojny, w nadchodzącym tygodniu dowiecie się z ust Ryszarda Czarneckiego, byłego naszego szefa Europarlamentu, który... Ja wiem, że część z was go nie lubi, część z was go nie szanuje, ale ten chłop zawsze powie prawdę między zdaniami i to właśnie mówi w występie w Polityko, który zobaczycie w przyszłym tygodniu, o tym, jak Niemcy i jak Francuzi widzą tę wojnę, gdzie są te wszystkie Amerykanie i jak Polska powinna się ustawić na przyszłość, jeżeli chodzi o możliwość zakończenia nagłego tego konfliktu. On się nie skończy oczywiście z dnia na dzień, jeżeli chodzi o działania zbrojne, tylko będzie tlił się tego 2014 roku, o czym nikt w Polsce oczywiście nie pamiętał, nie wiedział przez 8 lat, że tam ciągle ktoś się zabija. I tak może to dalej wyglądać. Oficjalnie wojna się wyciszy, znikną dostawy sprzętu do ukraińskich wojsk, a w rzeczywistości będą dalej nam się dziabali i bili i mordowali, tylko że już wyłącznie po cichu. Jak będzie, zobaczymy, o kontrowersji mówiłem, o kłopotach pana Zaleńskiego z ewentualnymi wyborami też wspomniałem, o tym, że Polacy żyją tam coraz fajniej. Też wspomniałem ciekawostkę, jeżeli chodzi o budowę Ukrainy. Ta ciekawostka jest dalej ciekawostkowa, że w Polsce odbywają się liczne zgromadzenia ludzi, którzy chcą odbudować Ukrainę. Pierwsze z nich dużo odbyło się przy okazji wizyty pana Zaleńskiego parę tygodni temu, kiedy to pan Duda robił za wiceprezydenta Ukrainy. Wtedy, kiedy się spotkali razem, była pierwsza duża odsłona spotkań gospodarczych dookoła ukraińskich. I tu ciekawostka, i to jest info od ludzi, którzy biorą w tym udział. Polskich firm praktycznie tam nie było. Były głównie filmy zachodnie, angielskie, francuskie, hiszpańskie, włoskie, cały Zachód się zjechał, cały świat się zjechał, nawet Chińczycy byli i oni wszyscy chcą bardzo odbudować Ukrainę. I tutaj ciekawostka, Ukraińcy pytali w trakcie tych spotkań, za czyje pieniądze będzie to robione i kiedy wreszcie dostaną pieniądze zatrzymane ukraińskim oligarchom na początku wojny. Pamiętacie, że zamrożono ogromne majątki oligarchów i Ukraińcy spodziewali się, że dostaną te pieniądze do swojej kiesy, że muszą po prostu płacić za odbudowę. Otóż nie. Jak wynika z rozmów z ludźmi z branż, które się zgłosiły na te targi i w Polsce w czasie pana Zaleńskiego wizyty oraz na kolejnych spotkaniach dotyczących odbudowy, te pieniądze zostaną zachowane w krajach, w których zostały zatrzymane. Czyli jak Anglia zatrzymała pieniądze w oligarchu rosyjskich, to je ma u siebie, Litwa ma u siebie, Polska niewiele zatrzymała, więc niewiele ma, ale wszystkie te kraje, które zatrzymały ruskie pieniądze u siebie, mają je u siebie i z tych pieniędzy rosyjskich będą odbudowywać Ukrainę, nie przekazując tych pieniędzy bezpośrednio Ukrainie. Ktoś powie, no co, no dobra, ale odbudują.
Odbudują, tyle że odbudowa zdaniem tych firm, to jest informacja od Ukraińców, ma wyglądać tak, że owszem, odbudują fabrykę za rosyjskie pieniądze trzymane na Zachodzie, ale ta fabryka stanie się własnością firmy, która odbudowywuje. Drogi i inna infrastruktura też w ten sposób zostać przekazana Zachodowi, czyli po tej wojnie, jeżeli Ukraińcy zgodzą się na odbudowę przez firmy zachodnioeuropejskie, zachodnie generalnie, to wszystkie te odbudowane infrastruktury ukraińskie przestaną być własnością Ukraińców, gdyż stanie się własnością ludzi, którzy będą je odbudowywać. To jest coś, czego się obawiałem w 2014, kiedy wybuchł wtedy Majdan. Ja rozmawiam wtedy z dziennikarzami, pamiętam gazety polskie, którzy pojechali, później ordery dostali od miejscowej bezpieki. Mówiłem, ale chłopaki, przecież jak tam wjedzie Zachód, to przy cenach lokalnej ziemi i gruntów i wszystkiego dookoła wykupi tą Ukrainę w 5 minut i po prostu będzie mi tak jak u nas, czyli nie będą mieli niepodległości, wolności i będą musieli pracować dla obcego. Ten argument wtedy nie trafiał, w tej chwili pojawia się coraz częściej w rozmowach dookoła odbudowy Ukrainy. Jak będzie, zobaczymy. Tak jak powiedziałem, Polacy nie biorą w ogóle praktycznie udziału w tych rozmowach. Nie wiadomo dlaczego, aczkolwiek jak spytałem Polaków z Ukrainy, powiedzieli, bo my jesteśmy mądrym narodem i wiemy, że jeszcze długo, długo, długo nic nie będzie odbudowywane, w związku z tym po co teraz sobie ostrzyć zęby, skoro i tak nic z tego prawdopodobnie nie będzie. Tyle stricte Ukrainy, zostajemy na tamtej granicy. Z researchu, jaki dokonałem w ostatnich 2 tygodniach wśród ludzi, którzy zajmują się granicą, to są ci sami, którzy informowali Was dzięki Polityko jeszcze przed tym, jak oficjalnie Polska zorientowała się, że na granicy się dzieje, to są te same źródła. No więc imigracja nie ustaje, wręcz przeciwnie, im jest cieplej, tym więcej ludzi próbuje przejść przez naszą granicę. I tutaj przypominam coś, co zauważyliście pewnie wszyscy w ciągu ostatnich już lat, w których mówię o konflikcie naszej granicy, że są 3 różne strefy dotarcia do Polski, 3 różne rzeczy dzieją się w tych różnych strefach. Jest strefa białostocka, tam gdzie jest mur stricte wzdłuż całej granicy i tam jest w miarę spokojnie, aczkolwiek mur się okazał nie do końca skuteczny, gdyż imigranci po tym jak zabijali się spadając z płotu stwierdzili, o Jezus Mary, tam jest tak wysoko, wejdę, spadnę, potłuczę się, zabiję, to nie jest fajny pomysł. W związku z tym zaczęli sprawdzać sztachety w tych płotach, choć te płoty, nie wiem, teraz zdjęcie chyba wstawiam. Te elementy pionowe okazują się mało trwałe i bardzo podatne na wyginanie, w związku z tym gałęziami, łomami można bardzo łatwo rozgiąć te elementy, tak żeby człowiek się przecisnął i w ten sposób w tej chwili tam się przedostają ludzie na naszą stronę. Ale trzeba przyznać, że chodzi o rejon Białegostoku. Jest całkiem nieźle, gdyż w ciągu kilku minut nasze czujki działają, w sensie elektronika cała, która wysyła informacje do Białegostoku, a Białystok wzbudza poszczególne jednostki w rejonach. To działa błyskawicznie, góra, kwadrans i tam lądują nasi żołnierze i zatrzymują próby przedarcia przez granicę. O wiele gorzej jest w pozostałych 2 okręgach, czyli tym w Puszczy Białowieskiej, to jest poniżej Białegostoku, oraz wyżej, tam w okolicach jezior naszych też mamy granicę i tam jest o wiele gorzej, gdyż tam nasza granica są głównie rzeki, na których płotu nie można postawić i tam dochodzi największych przekroczeń granicy. W Puszczy Białowieskiej dość duże grupy przekraczają w ostatnich tygodniach granicę po 40, 50, 60 osób. Przechodzą jak przez masło, gdyż tamte z kolei czulki elektroniczne, zanim wyślą sygnał do Białegostoku, gdzie jest centrum nadzorowania tych wszystkich czujek naszych granicznych, a Białystok zareaguje, mija pół godziny, zanim tego się pojawi. W związku z tym tamci ludzie przechodzą sobie spokojnie, idą sobie w lasy, bory, nie tucholskie, bo to gdzie indziej, i znikają jak kamfora. Nie zdradzam żadnych szczegółów technicznych, które pozwolą imigrantom lepiej się przedostać, bo nie wiedzą doskonale, gdzie jest czasokres dłuższy, gdzie jest czasokres krótszy. To nie żadna tajemnica dla ludzi, którzy chcą się nas dostać. To Wam przedstawiam, bo być może tego nie wiecie, a w tej chwili już wiecie, jak wygląda działanie na granicy. Co ciekawe, leśnicy z Puszczy Białowieskiej zgłaszają problem już nawet nie z tymi ludźmi, którzy masą przechodzą, tylko z tym, że oni są wspomagani przez grupę Granica, czyli przez rosyjskich sabotażystów działających za polskie pieniądze. Przypominam, że Ministerstwo Kultury między innymi, generalnie rząd polski sponsoruje grupę Granica, która jest prorosyjska, ścigając jednocześnie w internetach ludzi, którzy ich zdaniem są prorosyjscy, ale to mówiłem w zeszłym programie, w związku z tym nie będę się powtarzał. Problem polega na tym, że te wszystkie duże grupy przechodzą przez miejsca trudno dostępne,
do niedawna, bo to były różnego rodzaju schroniska przyrody, zagajniczki takie, które były chronione prawem i tam żaden normalny Polak nie wchodził, była tabliczka nie włazić, bo podepczesz coś, co jest dziedzictwem naszej kultury i przyrody, w związku z tym nie wchodź tam, bo tam po prostu rosną unikatowe rzeczy, drzewka, krzaki i są zwierzątka, których nigdzie więcej nie ma, a niestety Grupa Granica razem z ludźmi, za których przemyt dostaje pieniądze, właśnie przez takie tereny głównie prowadzi swoich podwładnych, w związku z tym wszelkiego rodzaju chronione tereny leśne są poniszczone i w sumie coraz mniej z nich zostaje. Daję głowę, że za chwilę te same osoby, które w tej chwili są w Grupie Granica, okażą się osobami, które są w Greenpeace i innych organizacjach ekologicznych i będą pomstowały na Polskę, że zniszczone zostały te wszystkie chronione zagajniki i dlaczego do tego doszło, będą pytały, prując japy, przyczepiając się do resztek drzew, które przetrwały działania Grupy Granica oraz migrantów. Powrzucam tutaj do tego programu jeszcze jakieś takie drobnice typu cookies, który poszedł do PiSu, bo to są takie małe ciekawostki, ale no w sumie odnotuję ją tylko właśnie dlatego, że zaraz zniknie. Cookies ogłoszono 2 tygodnie temu, przeszedł do PiSu i stricte będzie kadrował z list pisowskich, poszedł w koalicję z PiSem i już jest sam, bo wszyscy odeszli już od niego. Przypominam, to był ogromny ruch, który miał 20% poparcia społecznego. W tej chwili Cookies jest sam i sam się oddał w pisowskie łapy. No i to jest typowa zagrywa PiSu. W chwili, kiedy poszła informacja o tym, że Cookies jest już w PiSie, w sensie będzie kandydował z list PiSu, Jarek Kaczyński jak zwykle jeszcze postanowił, która jest minuta programu? Okej. Okay. Przedswelić pana Cookiesa, gdyż puścił do mediów informację, że zanim pan Cookies się łaskawie zgodził na przejście do PiSu, przyjął 4,5 bańki dotacji od tego PiSu, którego nienawidził całe życie, bo ja was urwy nienawidzę i nimi gardzę, ale jak dacie hajs, to zgodzę się z wami i będę kandydował. Na grzyba, poza poniżeniem pana Cookiesa, PiS przyjmuje go do siebie, nie mam pojęcia, chyba właśnie po to, żeby go poniżyć i pokazać, jaki los czeka każdego, kto będzie się próbował postawić systemowi. Taka ciekawostka. Wracamy do rzeczy poważnych. Rzeczy poważne to Izrael, a dokładnie sytuacja polsko-izraelska. Parę tygodni temu gruchnęła wieść, że rząd nasz wreszcie dogadał się z Izraelem co do wycieczek żydowskich, które przyjeżdżają do Polski, demolując hotele, autobusy, pociągi, zachowują się skandalicznie, a nikt nie może im zrobić, bo chroni ich Mossad z bronią przy boku. No więc najpierw Polska zerwała umowę na wycieczki, wycieczki się zakończyły, a później trwały długotrwałe negocjacje. Ogłoszono 2 tygodnie temu, że wracają wycieczki i większość odbiorców w informacji stwierdziła, czyli po prostu daliśmy się znowu wyrolować, nic się nie zmieniło, znowu będą robili co chcieli i siali antypolską propagandę. I tu, uwaga, nie. Nie, gdyż 2 dni temu wybuchła afera w prasie izraelskiej, do której dotarły wreszcie szczegóły umowy między Polską a Izraelem i prasa izraelska dostała autentycznie dolca, w sensie dolca. Dostała, gdyż okazało się, że w dokumentach uwzględniających możliwość powrotu wycieczek izraelskich do Polski znalazły się punkty, z których wynika, że owszem, mogą wrócić, ale oprócz miejsc zagłady Żydów mają także odwiedzać Muzea Ruchu Oporu Polskiego i to jest główny powód, dla którego izraelscy dziennikarze i politycy dostali owego piera, o którym przed chwilą wspomniałem. Dlaczego? No to jest chyba dość oczywiste. Dla każdego, kto się troszkę pochylił nad tą sytuacją. Jestem od tego, że się pochyla, w związku z tym się pochyliłem, bez obaw, że coś mi zaatakuje od tyłu. Dlatego na spokojnie się pochyliłem. I co się okazało? Okazało się, że oprócz miejsc, które mają zwiedzać izraelskie wycieczki w związku z Holokaustem i tymi wszystkimi żydowskimi ceremoniami, znalazły się także, uwaga, muzea żołnierzy wyklętych, w tym ognia z rodziny Ulmów itd. Te wycieczki mają odwiedzać, co bardzo się nie spodobało prasie izraelskiej oraz politykom, którzy właśnie od paru dni bombardują swoje media i swoich odbiorców informacjami, że nie, musimy zerwać tą umowę, gdyż nie może być tak, że polscy faszyści, którzy mordowali nas w czasie wojny, cytuję Jaru Rozenpo z Hersa, polityków izraelskich, teraz narzucają nam, że musimy nasze dzieci puszczać do muzeów ludzi, którzy nas mordowali. Jak wiemy, nikt nie mordował ze strony polskiej, poza jakimiś szmalcownikami. To jest czysta propaganda, dzięki której Izrael, no,
Zlikwidował w Polsce pojęcie antysemityzmu, bo to, co wyczyniali przy okazji ustawy o IPN-ie, no, wykazało, jak bardzo są oderwani w rzeczywistości, jak bardzo Polakami gardzą. I to, że nasz rząd zrobił coś takiego, co ich doprowadza do szału, jest arcy, ale to arcy na plus, duże buziaczki. Dotarła do mnie informacja, że bezpośrednio za to, że na liście miejsc, które mają odwiedzać izraelskie ucieczki, znalazły się właśnie Muzeum Żołnierzy Wyklętych, bezpośrednio za to odpowiada ponoć były Kukizowiec, co ciekawe, obecnie jeden z ministrów, wiceministrów pisowskich w rządzie pisowskim, niejaki pan Rzymkowski. Jeżeli to jest prawda, że właśnie on wrzucił na listy miejsc odwiedzanych przez Żydów takie miejsca, które doprowadzają do szału sionistów, to szapoba, panie ministrze. Jeżeli to nie jest prawda, to ktoś to musiał wrzucić i ktokolwiek to nie był, szapoba, osobą, która to zrobiła coś naprawdę grubego, jeżeli chodzi o polską propagandę w Izraelu. Na koniec gender, bo to jest rzecz, która przestała być śmieszna, już od paru programów mówi o tym, że to już nie jest śmieszne. Dwa ostatnie programy zostały zablokowane, jeżeli chodzi o dystrybucję na YouTube, w sensie wiszą, ale mają dużo ograniczniki. Wspomniałem tam, że za śmierć dzieciaków należy, odpowiadałem lewicowi dziennikarze, publicyści i politycy, którzy wołują dzieci do samookaleczeń, ewentualnie wymyślają, że może być milion płci, w związku z tym dzieciaki idą na to, jak to dzieciaki idą na różne rzeczy niezbyt mądre. No więc sytuacja już nabrzmiała do tego stopnia, że w Polsce wybuchła mała bomba, która mam nadzieję wywoła duży lej, który spowoduje zatrzymanie ideologii gender i LGBT-ów, gdyż to, co mówiłem o Zachodzie, że tam są pozwy zbiorowe przeciw psychologom, którzy pozwalają dzieciom na samookaleczenie polegające na przycinaniu piersi czy penisów, to już tam się dzieje. Jakieś małe grupki polityków, na razie skrajnych oczywiście, jak to są określani, zaczynają podnosić tematy związane z zagrożeniami faktycznymi, jaki niesie ideologia gender i LGBT. W Polsce zaczyna wybuchać coraz więcej bomb. W tym tygodniu kilku chłopców opublikowało dotyczące materiały o tym, jak to w wieku nastoletnim, bo przynajmniej ten cały bajzel z gender trwa już ponad dekadę, w związku z tym ludzie, którzy dostali się w pierwszy ogień tej masakry, mają już w tej chwili nie naście, tylko kilkanaście lat, 20 parę lat. Dwudziestopolatkowie zaczynają opisywać to, że kiedy byli nastolatkami, byli nakłaniani przez genderowców, psychologów genderowych, przez działaczy LGBT na przestrajanie swojego organizmu na inną płeć. To zakończyło się dla nich dość dużymi tragediami osobistymi. Na szczęście w Polsce jak na razie nie ma przypadków ujawnionych przynajmniej w amputacji genitaliów, tak się dzieje w Szwecji, w Anglii i paru innych jeszcze oświeconych krajach, także tego jeszcze chyba w Polsce nie ma, aczkolwiek nie jestem pewien, po prostu nie mówi się o tym, ale być może Polska jeszcze za tyle zdrowa, że jakiś sobie nie obcinałem żadnych genitaliów. No i wysyp takich informacji zaczyna się powoli rozkręcać. To jest na razie dwóch chłopaków, dobrze znanych w środowiskach gejowskich, z których próbują zrobić kobiety pod presją psychologów, specjalistów, działaczy, którzy nie przejmowali się kompletnie tym, co się stanie z tymi dzieciakami po tym, jak zostaną okaleczone. Ważna była misja mająca na celu pokazanie, że trans zachowania są czymś normalnym i w Polsce mamy transów, tylko musimy ich zrobić sztucznie, że można było o czymś mówić. Wracam do tego, gdyż uważam, że wszystkie osoby, które w tej chwili wciąż opierają gender LGBT, wiedząc o tym, czym to się kończy, czyli nieszczęściem dzieciaków, nieszczęściami ludzkimi, powinny się głęboko zastanowić 10 razy, to jeżeli chodzi o nie, a jeżeli chodzi o państwo polskie powinno zareagować w jakiś sposób, żeby ludzie, którzy nakłaniają dzieci do samookaleczeń, bo tak należy określać zmiany płci w przypadku dzieciaków, są samookaleczenia wspierane przez psychologów, działaczy itd., itd. Ci ludzie powinni pójść siedzieć, bo oni niszczą dzieciństwa małym dzieciakom. I nie obchodzi mnie, co zrobić z tym odcinkiem znowu YouTube, ile osób zgłosi ten program do cenzury, ile osób wyzywa mnie w internecie od transfobów. Tak, jest bardzo na mnie źle działa sytuacja, w której widzę, że dzieciaki są okaleczane, bo to już nie chodzi o tysiąc innych płci, które można sobie wymyślać, nie wymyślać, z tego jeszcze można wyjść, ale w chwili, kiedy okaleczacie dzieciaki, to jesteście zwykłymi bandytami.
I tyle z mojej strony dzisiaj w piątkowym PIT-u. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Rafał Nogawrockiewicz, lista sponsorów tego odcinka i do zobaczenia w tygodniu przynajmniej jednym materiał dodatkowo, o którym mówiłem, to jest Ryszard Czarnecki, a prawdopodobnie będzie jeszcze jeden, o którym nie powiem nic, gdyż jak będzie, to będzie. Do zobaczenia, miłego weekendu, a później całego tygodnia. Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.